Zakaz czytania. Dzień dobry, Roman Kurkiewicz, Zakaz czytania. I nasza codzienna lektura Eduardo Galeano, Dzieci czasu. 1 lipca. O jednego terrorystę mniej. W 2008 roku rząd Stanów Zjednoczonych postanowił wykreślić Nelsona Mandelę z listy niebezpiecznych terrorystów. Przez 70 lat najsłynniejszy Afrykanin świata figurował w tym mrocznym katalogu. Tyle Galeano. Zapraszam do lektury tej książki w tłumaczeniu Katarzyny Okrasko, do oglądania, słuchania, subskrybowania kanału Zakaz Czytania. Roman Kurkiewicz. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję.